can even get some cars. Maneczko, witajcie z tej strony, Taxi ZRT, witam was w kolejnym odcineczku serii Zagramy razem w Shakes and Fidget. Lekka pobita jest, bo musi być, słuchajcie, pamiętajcie, zawsze. No i powiem wam szczerze, że dzisiaj mamy niedzielę, nagrywam ten odcineczek. W niedzielę dostaniecie go oczywiście, jutro mamy godzinę około 20.12 dokładnie. Wbijamy do gildii, siemanko, nagrywam, pozdro al, pozdrawiam wszystkich. Właśnie wróciłem z podwórka, słuchajcie, z ciężkiego meczu z kosza, oczywiście umyłem odbyt, umyłem jajka. No i można zacząć się nagrywać, zacząć nagrywać. Słuchajcie, moja twierdza od ostatniego razu, no już troszeczkę się tutaj rozbudowała, prawda? No prawda, słuchajcie, powiem wam szczerze, że teraz w sali chwały doszedł jeszcze jeden nowy atrybut, czyli twierdza, słuchajcie. A powiem wam szczerze, że niektórzy tutaj już są tak odrąbani, że ja pierniczę, spójrzcie na mój poziom twierdzy. 74, a tutaj gościu ma załóżmy 64, nie? No niezły jest ziomuś. Dobra, teraz tak, twierdza, zaatakujmy sobie może kogoś na twierdzy. Poziom 134. Co? Ulepszenie twierdzy w poziomie. Czekajcie. Mój przeciwnik, Kaz. Twierdza. Chyba... Nie, czekajcie, to nie on, Kaz. No ej, to powinienem go chyba pokonać, dobra. To zaatakujmy sobie na przykład go na twierdzy, tak? No chciałbym go zaatakować. Dobrze. Ej, czekajcie. Ej, lol. Ej, lol. Wybrałem tylko jedną jednostkę zamiast wszystkich. Ale teraz to dowaliłem. Dobra, który on jest? Serkis, tak? Dobra, zaraz zobaczymy. No, powiem szczerze, że dużo fajniej mi się teraz... Dobra, trzeba go spróbować pokonać. A co? Ja nie spróbuję? Ja? Ja? Że co? Ja nie spróbuję? Ha, chcielibyście. Dobra, oczywiście atak 8 jednostek. Dam radę? Muszę dać teraz radę. Następna walka. Następna. Następna, 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 następna. O luju, co? Co, ziomeczek, ile miał żołnierzy? Czy Wito... Czy... No cóż, powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o tą twierdzę, to trzeba uważać, kogo się atakuje, bo po pierwsze liczy się fortyfikacja i ciężko jest naprawdę kogoś pokonać, tak? Zależy, ile macie jednostek i tak dalej. Słuchajcie, ja jeszcze nie do końca, załóżmy, nie do końca ogarniam, kogo tam trzeba, słuchajcie, wybierać na tej twierdzy i jak to się wszystko szacuje tutaj. No bo załóżmy, ja jestem teraz na 492 pozycji. Ale dlaczego jestem na tej pozycji, to ja nie wiem. Bo tutaj jest poziom ulepszenia, tak, cześć. No dobra. No to powiem wam szczerze, że ja jako tako jeszcze nie ogarniam tyle, na przykład jak ten pierwszy gościu. Spójrzcie na ziomeczka. Gościu jest tutaj pierwszy w tej twierdzy i ile on tych grzybków na tą twierdzę poświęcił, to ja nawet nie wnikam. Ja nawet nie wnikam, szacuj ziomuś, szacun nie, że wydajesz tyle grzybków. Mnie troszeczkę szkoda na to grzybków. Tym bardziej, że super dużych bonusów tutaj nie ma. Słuchajcie, koszary mam na poziomie trzecim. Chata drwala i kamieniołom na czwartym, kwatery robotników na czwartym, twierdza poziom piąty, skarbiec trójeczka, tutaj kopalnia przedmiotów, słuchajcie, fortyfikacja na czwartym. No i teraz powoli wszyściutko sobie rozwijam. Czekajcie, atak. Aha, no nie wnikam, słuchajcie, ulepsza mi się kopalnia. A tutaj, gdzie to jest gildia? Ulepszenie jest możliwe. No tak, ale chyba mogę szkolić, prawda? Tak, mogę. Dobra, teraz tak, kolejna sprawa, słuchajcie, mam 6 milionów kasy i na początku chciałbym ulepszyć swoich ziomków, bo dopóki ich nie ulepszę, to w nic nie będę wydawał. Dobra, są ulepszeni. Teraz tak, możemy sobie jakąś temkę wrzucić do WCK i niech to będzie... No, może to. Dobra.
Resztę możemy oczywiście sobie sprzedać. Inteligencja dla wojownika, no chyba podziękujemy. No dobra, teraz tak. Co się nam tutaj trafiło w zbrojowni? W zbrojowni nic ciekawego. Być może tutaj coś fajnego. No niestety nie. Niestety nie. No dobra, mamy 4 miliony kasy, możemy chyba je na coś wydać, prawda? Tutaj 4500, może ktoś odpisał? Wow! Eloszka, cześć! No, sporo jest teraz zamieszanie na gildii, spoko. Słuchajcie, dużo więcej osób jest teraz aktywnych, jak weszła ta twierdza, bo naprawdę jest czym się zajmować. To jest super sprawa, moim zdaniem ten update był jednym po prostu z największych i najlepszych, jakich dotąd, do tej pory spotkałem w Shakesie. Ale dożyłem już wiele update'ów, uwierzcie mi. Tak czy inaczej, moim osobistym, skromnym zdaniem ten akurat był najlepszy. Dobrze, dobrze, wyruszamy na początku na portal gildii. Mroczna snajperka. Za chwilę będziemy robić twierdzę, za chwilę będziemy robić lożki. Zobaczymy, co nam się uda, a co nam się nie uda. Dobra, może pominiemy. 14 milionów, ale pocisnąłem teraz. No to ładnie, ładnie pocisnąłem. Teraz tak, tutaj mściwa królowa Ariana. No mamy nadzieję, że zabierzemy jej tak chociaż z 10 milionów HP. Byłoby super, nie obraziłbym się. I no jest 8 milionów. 8 milionów, ale to już jest coś. To już jest jakiś tam damage, prawda? Dobrze, od czego by tu zacząć? Lożki czy twierdza? Dobrze, dzisiaj zaczniemy od 13 piętra. Słuchajcie, z tego względu, że chciałbym kupić te 3600 grzybków, a niestety teraz do eventu nam troszeczkę brakuje, to niestety musimy czekać, tak? Za miesiąc mniej więcej już będę kupywał, więc teraz staramy się oszczędzać, żeby tych 512 grzybów nie przerąbać na jakieś hopsiupy. Wiecie, o co chodzi, nie? No, dobra, atakujemy go jeszcze raz. Co 3 razy sztuka, słuchajcie. Licho piekielne to już tutaj jest naprawdę spory poziom. Chociaż też uważam, że już powinienem wygrać z tym, ale do tego chyba jeszcze nam sporo brakuje. Bo chłopak, spójrzcie, ile chłopak robi tych bloków. No, ja tutaj nic nie mogę trafić przez to, że chłopak tyle bloków robi, no. No, dobra, są jakieś uniki z mojej strony. No i ten hit za 2 miliony. Słuchajcie, ja myślę, że ja nieprędko pokonam tego przeciwnika. Uwierzcie mi, nieprędko. Dobra, leci, poleciał 3 raz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Do 4 razy sztuka, może tym razem się uda. Trzymamy kciuki za Taxiego. O, już nie sądzę. Po prostu za duże hity, słuchajcie. Jak ja obrywam ponad milion, czasami, no dobra, po 700 tysięcy to jest minimum. I ja nie unikam żadnych ciosów, dostaję kryty po 1 600 000. No to sorry, ale chyba to jest nie do wygrania. No cóż, licho piekielne musimy odpuścić, jak na razie musimy odpuścić, ale nie odpuszczamy wieży. Chociaż czekajcie, może przed tym zrobimy sobie jeszcze taki malutki, wiecie, taki myczek i zobaczymy, czy może w kole fortuny może coś wygram. Jak będą grzybki, to znaczy, że pokonamy dzisiaj przynajmniej jedną twierdzę. A jak coś innego, to znaczy, że chyba mamy peszka. No i please grzybki, please, 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 please. Doświadczenie... Really? Dobra, to może jeszcze raz zakręcimy sobie kołem i może będą grzybcy, grzybcy, grzybcy? Aj, szkoda. No cóż, słuchajcie, szkoda, szkoda. Niestety nic nie jest już tutaj do zrobienia. Dobrze, Gabryś, możesz pójść za green screenem, tylko uważaj i usiądź sobie tutaj. Uważaj, ostrożnie, nie ruszaj green screena. Dobrze, i możesz tutaj sobie usiąść i o tutaj załóżmy i patrzeć. Dobra, Gabryś chce patrzeć, jak gram, a wiecie, jak to jest z tym green screenem. No trzeba uważać, nie? Bo to jest jednak skromna i dość nietrwała rzecz. Nie no, trwała jest, ale jest delikatna. Dobrze, amnezja, amnezja rublikowa, czy jakoś tak. Nie, rubliowka. Mam nadzieję, że się uda pokonać. To jest zwiadowca. Nie będzie łatwo. O, ale Maguś z tej nowej broni, słuchajcie, pizga fest, nie? Pizga, tylko niech kryty mu jeszcze siadają jakieś fajne. Haj. No i Szwana Kunegunda i ja mamy do pokonania, do zabrania 20 milionów HP. A to jest, słuchajcie, uwierzcie mi, całkiem sporo. Tym bardziej, że ona, Szwana Kunegunda wali jej mniej niż amnezja dla niej. A to troszeczkę, no, przeszkadza nam, nie? Dobrze było. Chociaż uniki dzisiaj wchodzą całkiem niezłe. Słuchajcie, dzisiaj uniki są całkiem niezłe. Powiem wam szczerze, u Szczwanej. Bo sporo unikała. No dobra, ja już tych 16 milionów nie zabiorę, tak podejrzewam.
Dobra, spróbujmy może jeszcze raz. Jeszcze raz, słuchajcie, może tym razem. Ale Maguś teraz pocisnął. A Szczwana zabrała 1000 HP. Co? Serio? Dobra. Okej, jeszcze raz, słuchajcie. Barbuś, ja w ciebie wierzę. Ty dobry chłopak jesteś, prawda? Ty muchy byś nie skrzywdził tym toporem. Ale ty już 3 kryty dostałeś. 3 kryty. 4. kryt. Jeszcze 1 kryt. 5 krytów. 5 na 5 strzałów, każdy był kryt. Widzieliście to? No what the fuck is it? I don't know. I just don't know. This is fucking shit. I can't believe that. No dobra, słuchajcie, no 20 milionów HP jest do zabrania przeze mnie i przez Szczwaną. No i moim zdaniem jest to nie do zrobienia po prostu, chociaż nie no. Sorry, nie do zrobienia to jest akurat złe powiedzenie w tej grze, bo nieraz miałem coś takiego, że byłem w poudorzeniowym szoku po słowie, które wypowiedziałem, bo tu nagle wiecie, takie jeb, jeb i nagle wszystko wygrałem, nie? Ale sprawdźmy. No spróbuję jeszcze raz pokonać ją. Spróbuję, ale będzie ciężko, bo w sumie, ale spójrzcie, ja już atakuję jej dużo, dużo więcej niż ona mi, tak? Chociaż ona unika. Nie ma to jak walka zwiadowców. Unik. Trafiony. Unik. Trafiony. No. I tak się prezentuje walka zwiadowców, nie? Tak jest za każdym razem. Jeb unik. Kryt, ale siadł jej. No ale spójrzcie, ja dużo więcej atakuję niż ona. Ona mi wali po 730, ja jej walę po ile? Zaraz, może ją trafię. Ja ją trafię, no już trafiłem. Spróbujmy jeszcze raz, come on, no Barbuś, postaraj się, ale spójrzcie, ile Barbuś otrzymuje krytów dzisiaj. No co jest z tym Barbusiem, to ja nie wiem. No chłopak się ostatnio chyba zakochał, po prostu jest taki... nie może się skupić na walce, jest rozkojarzony, nie słucha na lekcji. Jak trenujemy razem, mówię mu kryty wal, a ten nie wali krytów. No i to jest takie, wiecie, średnie, nie? No tak samo Maguś. Co to było, Maguś? 2 kryty na pysk dostał i tyle żeśmy go widzieli, nie? Dobra, Szczwana, dawaj, cała nadzieja w tobie, w sumie to we mnie, ale w tobie też cała. Dobra. Ale come on, come on, no Szczwana. Ja wiem, że ty zdolna, ale... No shit happens. Dobra, spróbujmy jeden ostatni raz, słuchajcie. Jeśli teraz się nie uda, to po prostu tracę wiarę. No i zobaczmy. Zobaczmy, Barbuś tam się z nią tłucze. 300, ona w niego 400. No i teraz unik, ona w niego 1 700 000. Poprawia za 700, ten oczywiście nie trafia. I jeb, za 2 miliony. Ach, co tam, a co się będziemy bawić, nie? O! No i żeby nie te kryty, kurde, no come on, ile krytów, ile ona wali, ile ona sadzi krytów. Ja pierdzielę, to jest porąbane jak drewno, mówię wam, no drewno nie jest już bardziej porąbane od tego shitu. Dobra, dawaj Szczwana, super, dobrze, kilka uników fajnych i będzie spoko. Dobra, może kilkanaście, może nie kilka, nie przesadzajmy. No come on, no Szczwana, no! No, bo się poskarżę! No, Szczwana, bo itemków nie będziemy przez miesiąc wymieniać, jak ty się nie będziesz tak, kurczę, nieumiejętnie posługiwać. No ja po prostu, no nie wierzę, słuchajcie, no nie wierzę. Nie wiem, po prostu to jest chyba za mocne jak na razie. Słuchajcie, jestem na 22 pozycji w rankingu. 22 pozycja. Jest tylko 21 graczy lepszych ode mnie na tym serwerze. Jestem z tego mega dumny. Podejrzewam, że gdybym kogoś zaatakował i... udałoby mi się kogoś zniszczyć, to by było jeszcze lepiej, ale ja podejrzewam, że ja prędzej to ja w trymbol dostanę. No dobra, spróbujmy tego Gucia, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, jak wyjdzie, to będzie super. Dobra, ja mu za 200, ja mu za 300, on mnie nie trafia na razie. No przede wszystkim należy pamiętać, że mam więcej zręczności, tak? Ale zręczność nie jest wyznacznikiem unikania, też pamiętajmy o tym. Ponieważ unikanie to jest tak naprawdę fart w życiu i w grze. No i już coś czuję, że słuchajcie, że to jest nie do wzięcia. Sami spójrzcie, nieważne, że mam więcej zręczności, ale unikam mniej, niestety mniej. No i no nie udało się, no i straciłem cześć, no. No cóż, no peszek.
Dobra, twierdza nam się tutaj skończyła. No ślicznie, ślicznie. No i co by teraz odpalić? Mógłbym odpalić to jeszcze raz, ale... Czy ja dałem zbuduj? No serio, come on. Dobra, wyszkolmy może sobie... A, bo one się szkolą, tak? A, kumam, oni się tutaj szkolą chyba. Ulepszenie poziomku, poziom X3, dobrze, limit żołnierzy. Aha, czyli żołnierze nam się szkolą. Dobrze, bardzo dobrze, niech się szkolą. Nie ma wymaganych gildia uczników, dobrze. Wieża magów, twierdza na poziomie 7, o Jezu. Akademia na 6. Dodatkowy, im wyższy poziom akademii, tym bohater... O! To jest zarąbiste, tylko teraz trzeba szybko tutaj dozbierać, 6000. Oto dopiero chyba jutro. Niestety dzisiaj już tego nie będziemy mieli. Niestety, słuchajcie, niestety. A, no dobra, no to może fortyfikacje sobie zwiększymy. Już tak do 4 godziny, to słuchajcie, nie, wiecie co, nie. Bo ja... O Jezu, straciłem surowce. Nieważne, słuchajcie, ulepszmy sobie coś, co potrwa mniej niż 4 godziny. O, to na przykład potrwa 2, prawda? No to o 22 jeszcze nie będę spał, później odpalę sobie na 4, to mi się skończy o 2 rano, wtedy już będę spał. No dobrze, słuchajcie, moi kochani, drodzy widzowie. Dzisiaj oczywiście przeczytamy sobie wszystkie wiadomości, a że nie udało się zrobić żadnego lochu dzisiaj, no ale na poprzednim tak pocisnęliśmy, że może to faktycznie dobrze, że nam się nie udało. Znaczy nie tyle co dobrze, po prostu to no, normalna kolej rzeczy. Raz się udaje, raz się nie udaje, prawda? Prawda. Dobra, słuchajcie, teraz tak, niepozorna księga, no i tutaj mamy już 77%, więc niedługo będzie już nowy zwój, prawda? Prawda. No dobra, to słuchajcie, lecimy z pozdrowieniami. Hubert Pogromca, pozdrowisz? Tak, pozdrawiam. Co, czy świat WP jest wcześniej niż świat 1? Nie mam pojęcia. Jesteś w czołówce najlepszych graczy? Jestem. Siema Taxi, mam jedno małe pytanie, a mianowicie, czy pomagasz w lochach gildii? Nie pomagam. Siema Taxi, pozdrowisz mnie? Świnek, tak, pozdrawiam. Kiedy zazwyczaj wysyłasz IP z Agary? Różnie, naprawdę różnie to bywa. Różnie to bywa, powiem ci, przyjacielu. Taxi ZRT, Taxi, pozdrów na odcinku. Monka, pozdrawiam. Pozdrawiam domka.pl. Jeden coś tam, 1, 2, 3 bodajże. Need your fail, pozdrawiam. Zrobisz serię z Shake CS32, ale wojownikiem, please i pozdro. Niestety nie. Widzisz, jaki ostatni odcinek był zajebisty? No, był, no, nie, no był, ale wiecie. Tak na każdym odcinku robił, to top 10 wbijesz, ale nie wbiję w tak prędko top 10, powiem ci szczerze, bo nie jest łatwo. Pozdrowisz. Co robi piłkarz na ulicy? Stoi w korkach. No, słabe, już było. Zawsze chciałem z tobą zagrać w CSGO. Mój Smurfs Team to Driox Play Games Guy. Powiem wam szczerze, że nie gram z widzami, staram się nie grać z widzami, ponieważ to się zazwyczaj kończy tak jak na tym odcineczku, który wrzucałem. Znaczy to był osobny filmik. No tam widzowie mnie strollowali, moi, którzy udawali przynajmniej widzów. Oczywiście musiałem ich poniekąd wyrzucić, pokazać, że to ci śmiecie akurat i tak dalej. Tak czy inaczej, jeśli już gram, to naprawdę to jest wyjątek. Pozdrawiamy. Jak już niektórzy wiedzą, to jest nie dla was. Pozdrowisz? Tak, Famasow, pozdrawiam. Taxi, pozdrów na odcinku, pozdrawiam Dawidos. Pozdrowisz na odcinku, Titow, pozdrawiam. Pozdrowisz na odcinku, bo ja cię pozdrawiam. Werter, dziękuję, pozdrawiam. Diabełki, dziękuję za super atmosferę. Szkoda, że nie wyszło, do następnego razu. Miłego, Kantaro, pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich widzów Taxiego, pozdrawiam również. Pozdrowisz na odcinku, Kamil, pozdrawiam. Liczę nam więcej odcinków, jak najszybszego ukończenia twierdzy i lochów. Czy będziesz nagrywał Minecrafta albo jeszcze Shakesa? Shakesa będę nagrywał, Minecrafta nie. Dojdź do wesołej paprotki lub do diabełki. Dlaczego, przyjacielu? Dlaczego? Super Tarcety, siema, siema. Pozdrawiam ciebie, gildie. Please, pozdrów na odcinku, jesteś zajebisty. Dziękuję, Janek, pozdrawiam. Jak nagrywałeś na początek gry w Shakes i to robiłeś tą twarz taką dziwną, fajną? Co? Pozdrawiam, pozdrawiam cię, przyjacielu. Siema, stary, pozdrów na odcinku, cze. Pozdrawiam i cze, trzymaj się.
No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o nasz odcineczek, to by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. No i zapraszam na kolejne. Taxi ZRT, wasz ulubiony. Pionat.